Hej, cześć, witajcie, z tej strony Giladhis, zapraszam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w Age of War 2, czyli drugą część Age of War. I tu również mamy, jak oczywiście, jak w pierwszej części się nie oglądaliście, to oczywiście nadróbcie sobie, wszystko jest na kanale. I jak możecie zauważyć, mamy kilka rzeczy, które możemy zrobić. Tak samo jest tryb generałów, jeszcze oczywiście mamy w jedynce tryb generałów, ale jeszcze tam nie robiliśmy. Mamy różnego rodzaju skiny i tak dalej, mamy również zhakowaną opcję, czyli możemy mieć hacked mode, czyli nielimitowane złoto, exp i tak dalej, ale zanim to wszystko, przejdźmy do normalnej, standardowej rozgrywki, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Gramy na myślę standardowych ustawieniach, w sensie mamy tutaj, jak widzicie, cztery opcje do wyboru, wybieramy sobie normalny. Moglibyśmy grać też na easy, ale nie umówmy się, nie jest to coś, co chcę robić. Również zaznaczam, że dawno nie grałem w to, więc na pewno tutaj mamy teraz jednostki w lewym dolnym rogu, jeśli chodzi o to. Jak widać, znowu jest jednostka podstawowa, potem będzie chyba łucznik, coś lepsze, ale mamy też dodatkową jednostkę. Możemy też rzucać zaklęcia w zależności od tego, na jakiej jesteśmy erze. To znamy z pierwszej części. Mamy również zdrowie naszego zamku. Możemy upgrade'ować nasze jednostki, budować wieżyczki, więc zaczynamy. I to działa tutaj w ten sposób. Tak samo, w sensie mamy całą mapkę. Tu jest troszeczkę poprawione graficznie, przynajmniej w teorii tak powinno być. Jak widzicie, wychodzi pierwszy rzezimieszek. My wychodzimy takim kolesiem i się będą tłuc. Nie wiem, czy będą paski zdrowia. O, proszę bardzo, są paski zdrowia. No i on, jako że jest bardziej rzucaczem, no to niestety nie będzie tu zadawał jakichś potężnych obrażeń, ale przyjmujemy strategię oczywiście z pierwszej części, czyli będziemy powolutku tutaj tłuc sobie ich na spokojnie. Nie wiem, czy możemy ulepszyć. Możemy ulepszyć czyli tu stricte zostajemy na razie z tym. I widzicie, tutaj ten pasek powolutku się napełnia. Ja jeszcze sobie w międzyczasie to wszystko ogarnę. Nie możemy też robić tych tutaj kolejnych, więc na razie jesteśmy dosyć mocno ciśnięci. Musimy poczekać na to, ale to dobrze, bo na razie nam się nieźle kolejkuje to wszystko. Mamy 2400 zł. Myślę, że możemy też zainwestować w wieżyczkę, żebyśmy mogli sobie ją zrobić. 2300 nie jestem w stanie. Tutaj mocno cisną, oni też mają umiejętności. No to skoro oni używają umiejętności, dlaczego my byśmy mieli nie użyć? Perfekcyjnie, nice. I teraz tak, możemy sobie wybudować wieżyczkę za 2300. Tutaj to jest w ogóle również bardzo fajne, to że mamy opisany zasięg. I widzicie, jaka jest szybkość, więc na przykład najbardziej mi się według mnie opłaca egg rifle, czyli będzie strzelało jajkami. Tutaj nasi zaraz zostaną lekko wybici. Jeśli chodzi o to, tu możemy ulepszać nasze jednostki łuczników, ogólnie obrażenia, no to jest... No, to jest sporo rzeczy. Więcej golda możemy dostawać z wszystkiego. Myślę, że to jest całkiem niezłe do pójścia. I możemy też domek dla dinozaurów zrobić na początku. Widzicie, że na razie to nie daje jakoś wybitnie dużo. Oni tu chwilkę pobiją. O, dobra, tak troszkę mocniej pobiją. Ale mamy już triceratopsa, więc jesteśmy w stanie bardzo, ale to bardzo im tutaj napsuć krwi. W międzyczasie ja również sobie postaram się zobaczyć, ile kosztuje nas kupienie kolejnej wieżyczki, więc kupmy sobie, proszę bardzo, i ustawmy jakąś kolejną osobę. Ciekaw jestem, czy w sumie zrobiłem mały błąd, bo powinienem to... O, proszę bardzo. Dziękuję serdecznie. Ojojoj, akurat triceratopsy wyszły. Jak mi przykro. Mamy już 2200. Nie wiem, jak tu wygląda przejście do kolejnej ery. Czy my musimy jakby... A, tutaj to wygląda, czyli widzicie, pasek za każde zabicie nam się chyba ładuje, jeśli chodzi o to. Dobra, zróbmy sobie... dobudujmy wieżyczkę i tu będzie akurat też ta, proszę bardzo, niech będzie w ten sposób, dobra. I tu powoli powinno się to wszystko strzelać, proszę bardzo, jak widać są tu randomowe obrażenia, nie są jakieś standardowe. Dobra, robimy kolejne i myślę, że rzucacza możemy za nim zrobić, bo on tu będzie trochę pomagał. Proszę bardzo, tak, i działa to tak samo jak w pierwszej części, czyli rzucacz sobie działa. My powoli tu nabijamy, możemy też ulepszać oczywiście nasze jednostki, gdzie na razie nie musimy tego jakoś za bardzo, jakoś mocno cisnąć. Zrobimy sobie jedno, potem kolejne i na razie nie musimy się tu jakoś wybitnie z nimi tłuc. Widzę, że tutaj dają sobie te wieżyczki w miarę radę. Ile w ogóle kolejna wieżyczka? 3000, to już dosyć drogo, muszę przyznać. O, on już tu się zupgrade'ował, jak widzicie, na kolejne jednostki. I on tu już będzie w stanie nam całkiem sporo zrobić. Ale te jednostki nie są na razie jakoś ultra wybitne. Dostaniemy też za nie więcej pieniędzy, więc warto to zaznaczyć. Tutaj widać, proszę bardzo, powolutku. Będą w stanie... O, to on już sobie jest w stanie rzucać chyba. Wyrzucimy coś takiego. Możemy też wyrzucić sobie naszego ulta, żeby tutaj powybijać troszeczkę. Nasz sobie tam podejdzie. On ma tu już jakiegoś w ogóle rzucacza i tak dalej. Kurde. Imperium Rzymskie. Czy teraz... A, my musimy aż tyle jeszcze dojść. To powiem wam, że będzie ciekawie, jeśli chodzi o to. Dobra, czy możemy zwiększyć nasz zarobek na chwilę obecną? Myślę, że powinniśmy... Co tu jest? AA.
Upgrade the damage of your anti-armor units. Tu jest turret damage. O tak, to robimy. Jak najbardziej. Turret damage to jest konkret. Nie wiem, czy on użył ulta i też sobie swoich ludzi wybił, czy jak ma to wyglądać. Jeśli chodzi o turret damage, to będzie coś, co będzie mnie mocno interesowało. Turret range również. O, zasięg jest bardzo ważny. O, teraz one będą w stanie tak naprawdę bardzo dużo siekać. To będzie perfekcyjne. Ja wyślę sobie po prostu jedną osobę i na spokojnie tutaj po jednym jakimś wojowniku, który ich tylko lekko przytrzymuje. My jeszcze musimy ich bardzo dużo ubić. Tak naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Zobaczcie, ten paseczek się bardzo powoli napełnia tak naprawdę. Myślę, że oni będą w stanie podwójnie przelecieć. Specjalnie wziąłem tryb normalny, żeby to było lekkie wyzwanie. Ostatnio było, mi się wydaje, tak średnio, w sensie miałem mniejsze wyzwanie. Oni też nie zadają jakoś wybitnie dużo obrażeń, szczerze mówiąc, na chwilę obecną. Wyrzucił trochę ludzi, wyrzucił. No to użyjmy sobie ulta, dzięki temu dostaniemy trochę więcej pieniędzy. Na spokojnie, jak widać, ten ult już nie robi mi jakoś wybitnie dużo, no ale no niech będzie. Teraz tak, jestem ciekaw, czy te upgrade'y, które tu robię, one się zresetują po przejściu do kolejnej strefy, do kolejnej ery. Bo jeśli tak, może na razie nie powinienem tego robić. Może na razie powinienem, myślę, zainwestować sobie w wieżyczki. Kolejna wieżyczka 3000, ale to jeszcze chwila. Jeszcze chwila, na spokojnie. Tu sobie niech strzelają, weźmiemy sobie tak i zanim puścimy jakiegoś kolesia, który rzuca, bo on tam bardzo ładnie będzie zadawał obrażenia, proszę bardzo, niech ich przytrzymuje. My czekamy sobie na 3000, żeby kupić kolejne, bo i tak nie mamy nic lepszego do robienia, musimy ich tutaj tłuc powoli, żeby dostawać jakiegoś expa. Tutaj widzę, że jakieś tam pikinierzy na spokojnie. Tutaj te wieżyczki sobie na spokojnie dadzą radę, zanim on podejdzie. Z kolejnym powinno być w miarę podobnie. 3000 na kolejną wieżyczkę. Zobaczmy, jak one sobie radzą. No teraz zdecydowanie lepiej. Zdecydowanie lepiej sobie radzą i widać, że tu są w stanie 3/4 zdrowia mniej więcej praktycznie całego zbić, jeśli chodzi o to. I tylko tutaj jeden zwykły, podstawowy koleś jest w stanie nam to wszystko wytrzymać. Wyrzucili trochę ludzi, więc możemy wyrzucić sobie naszego ulta, żeby ich tu lekko powstrzymać. Dzięki temu mamy 4000, kupimy kolejną wieżyczkę. One nie powinny nam to robić większego problemu. Poczekam sobie również oczywiście na tą wieżyczkę z jajkami, bo wydaje mi się... O, jeszcze możemy kolejne za 7000. To jest sensowne. O, tu już zaczyna, widzicie, jakiś lepszy iść. To już tego możemy się lekko obawiać. Więc muszę już zacząć troszkę szybciej produkować tych ludzi. No, tutaj zdecydowanie więcej jest w stanie zrobić. Na razie sobie to wyłączę. Tutaj mamy takich kilku. Zrobimy kolejnego rzucacza. Czy on jest... Tak, on jest w stanie tylko za jednego rzucać. Czyli tak, ten zginie, dopiero ten będzie mógł rzucać. Tak jest, bardzo dobrze. Ale jesteśmy w stanie ich powstrzymywać cały czas na bieżąco, proszę bardzo. Kolejna, nie to, kolejna wieżyczka za 1500. No i teraz już myślę, jesteśmy całkiem nieźle chronieni, proszę bardzo. Wysyłamy jednego, on jest szybszy, to też warto zaznaczyć. On już przyszedł do kolejnej strefy od razu. Dobra, to jest coś, czego ja się troszeczkę nie spodziewałem się tak szybko. My jeszcze musimy poczekać. Dobra, wyrzucił trochę ludzi, więc wypuszczamy sobie naszego ulta, żeby zarobić trochę więcej pieniędzy na nich, bardzo ładnie. Teraz, my zaraz... Nie, my jeszcze nie możemy przejść. Aż tyle naprawdę nam brakuje? My strasznie mało robimy, my zabijamy im masę ludzi, a on nam strasznie mało, a jest aż dwie ery do przodu. To jest szalone, chyba że taki poziom jest trudności rzeczywiście. No dobra, no nie jesteśmy w stanie tu nic więcej zrobić. To odblokowaliśmy, możemy uzyskiwać więcej pieniędzy, ale czy jest to jakiś większy sens w chwili obecnej? Nie wiem. Wydajmy. Zróbmy upgrade, zobaczmy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Na razie dostajemy, ale widzicie, że mimo, że to jest już trzecia era, my dalej walczymy na pierwszej erze, już do jakiegoś Anubisa wezwał, czy nie mam pojęcia, co to jest, to dalej dostajemy bardzo, ale to bardzo mało, jeśli chodzi oczywiście o expa. No tu troszeczkę więcej za niego, a tu już powinniśmy dostawać zdecydowanie więcej, mi się tak przynajmniej wydaje. Mamy 1700, a mógłbym już lepsze wieżyczki zbudować, już lepsze rzeczy zrobić i tu już powoli muszę zacząć sobie tworzyć jakąś defensywę, żeby ktoś ich tutaj trzymał i obijał, proszę bardzo, bardzo ładnie, pyk. 2000, dalej nam trochę brakuje, na dwójkę nie opłaca się ulta używać. Standardowo trzeba poczekać. Tu jeszcze można zobaczyć, a możemy zobaczyć ich statystyki jeszcze. Dobra, tu jednego jakiegoś człowieczka, który tylko przytrzyma lekko tego drugiego, żeby nam nie zadał obrażeń. Tutaj też na spokojnie. Dobra, możemy ewoluować, jest, lecimy, proszę bardzo, jest kolejna. Teraz mamy lepsze wieżyczki, wyślemy sobie jednego takiego, żeby zobaczyć, co tu wygląda. Właśnie, miałem zobaczyć, czy zostają nam upgrade'y, czyli opłaca się je robić. Proszę bardzo, robimy upgrade do tego i również upgrade do golda bardzo nam się przyda, myślę. I tu możemy ulepszyć sobie naszych Spartanów. Dobra, to jest na spokojnie, on tu widzę używa ulta, my też możemy użyć ulta bez żadnego większego problemu, co prawda chyba nie. Aha, żeby użyć, musimy najpierw trochę dobić.
Dobra, niech będzie. Co prawda dziwne to jest dla mnie, że moja jednostka zadaje prawie takie same obrażenia jak ich. W sensie jakbym ją ulepszył jeszcze bardziej, to byłbym w stanie jeszcze więcej robić tak naprawdę. On to jakoś, jakieś karoce wysyła już w chwili obecnej. Okej, niech to będzie. Czy jeśli usunę, to mogę za 750. 2,5 tysiąca, myślę, że to będzie zdecydowanie za mało. Wyślemy sobie jakichś ludzi tutaj, żeby ich powstrzymywali lekko. Perfekcyjnie, teraz działka mogą sobie naprawdę nieźle poradzić. Myślę, że on zaraz będzie się znowu przenosił do kolejnej ery, bo no, ja nie będę w stanie. Są dwie karoce, wyślijmy sobie na te karoce, proszę bardzo. Nasz sobie żołnierzyk tu dojdzie, on ma jakieś dwie wyrzutnie już egipskie. Ja naprawdę nie wiem, jestem totalnie pod wrażeniem, że on jest w stanie to zrobić. Mamy strażnika. Aha, czyli tu mamy w tej erze mamy tylko jedno do wyboru. No to niech będzie, wybieramy strażników. Zaraz powinien kolejny strażnik nam tu dolecieć. Wieżyczki sobie ulepszymy i potem jesteśmy w stanie cisnąć. Myślę, że teraz już na spokojnie. Widzicie, oni dopiero teraz zaczynają rzucać. I muszą trafić jeszcze, to jest ważne. Muszą jeszcze trafić, dobra, wieżyczka. Ta idzie na sprzedaż, kupujemy strażnika. No i dobra, oni tu sobie dają radę. Tu dalej Egipcjanie. Zobaczmy jak z tym wszystkim tutaj. A, czyli jak używamy ulta, to zmniejszamy. Zmniejszamy sobie ten pasek. Dobra, czyli o to chodzi. To już nie takie banalne. Dobra, to trzeba patrzeć też na te taktyki. Zwiększenie zdrowia, ale najpierw zwiększenie zysków za 2000. Ale moglibyśmy też zwiększyć zasięg wieżyczek. To byłoby też całkiem spoko, mi się wydaje. Dobra, oni tutaj myślę na razie na spokojnie sobie radzą. Czyli nie używamy ulta. Tutaj musimy jakby grać na dwie strefy. Albo używamy, albo nie używamy. W naszym przypadku nie chcemy używać ulta, żeby oczywiście móc przejść jak najdalej. On zaraz jak najbardziej będzie się przechodził do kolejnej strefy. Chyba, że teraz zwolni. W jakiś sposób zwolni. 2200, dobra, to my zwiększamy sobie oczywiście nasz zarobek już maksymalny. Jesteśmy kapitalistą. Dobra, powstrzymają go na spokojnie. Nic nie muszę robić. Tych też na spokojnie powstrzymają. Jeśli byliśmy w stanie tego dziwnego Anubisa czy coś pokonać, to i karoce pokonamy bez większych problemów. I teraz jeszcze tylko zbieramy na zasięg. 3,5 tysiąca jest nam potrzebne. No wiadomo, na razie to jest taka gra na czekanie. Strasznie mi się podoba to, że wam się spodobała ta gra. W sensie Age of War 1, o ile dobrze kojarzę. Bo teraz już te niektóre gry się nazywają tak podobnie, że sam nie wiem. A, rzucił nam coś i ten też próbuje tutaj coś rzucać. No dobra, czasami się... O! Przeniósł się do kolejnej strefy. Do kolejnej ery strefy. Więc cieszy mnie bardzo, że wam się to podoba i że wspominacie trochę taką przeszłość, powiedzmy, jeśli chodzi o granie razem ze mną. Ten coś tu rzuci, jestem ciekaw, czy... Tak, czyli oni rzucają, muszę uważać. Łucznik też może być problematyczny, więc postaram się zasłonić. O, bo on już tu wcześniej zacznie strzelać, ale mu trafił w twarz perfekcyjnie. Dobra, 39, oni 35, więc nie ma aż takiej różnicy. On bardzo idzie w rozwój szybko i tak dalej, ale nie idzie w jednostki, nie idzie w ulepszanie ich. I to może się na nim zemścić po czasie, bo zobaczcie. On jest dwie ery do przodu względem mnie. On powinien tu być w stanie bardzo, ale to bardzo mocno trzymać mnie na dystans. W sensie zadawać mi potężne obrażenia, a nie jest. On wydaje też masę pieniędzy na te swoje wieżyczki, które w sumie nie dają mu tak naprawdę za wiele. Muszą tutaj trochę podejść, bo moi nie mają zasięgu na nich. Więc muszę poczekać, żeby tutaj mogli podejść na spokojnie. Dobra, pokonajcie go, trochę sobie podejdźcie i dobra, i teraz można już rzucać w nich, perfekcyjnie. 3700 potrzebuję, jeśli byłaby taka opcja. Ci magowie to w ogóle jacyś beznadziejni są. Dobrze, robimy zasięg. Zasięg jest tu na razie najważniejszy, na razie. Potem zrobimy obrażenia. Również czekamy na to, żeby do kolejnej ery przejść. On jest dalej dwie ery przed nami. Nie wiem, czy to jest już, to na pewno nie jest ostatnia era. Jeszcze będzie jakaś taka, mi się wydaje, w miarę modernistyczna era. I jeszcze będzie jakaś taka era właśnie futurystyczna, coś jak w pierwszej części, mi się wydaje. Ja mówię, ja strasznie nie pamiętam, bardziej pamiętam tą pierwszą część niż tą drugą. Bardziej mi po prostu zapadła w pamięć, no ale no to może to jest jakaś moja kwestia. Dobra, jak dostajemy w ogóle, jeśli chodzi o expa? Dobra, on tu go nie pokona, pokona go. Nie spojrzałem za bardzo. Dobra, bardzo ładne rzucanko, pyk pyk. Tutaj w elfa, tutaj w kolejnego wojownika. Bardzo ładnie, myślę, że jeszcze tak, biorąc pod uwagę to, tak jeszcze z 5-6 i będziemy w stanie przejść sobie do kolejnej ery. To byłoby bardzo przyjemne. Kupił jakąś kuszę. Szalony wariat. Dobra, mój sobie tam pójdzie, ja mogę w tym czasie przemyśleć swoje kolejne ruchy. Czyli w tym przypadku nie jest najważniejsze kupienie tutaj tego armory. To on, nie wiem, czy on wysłał? Chyba on wysłał, ale nie za bardzo trafił. Dobrze, jeszcze kawałeczek bliżej, zanim on zacznie strzelać. Dobra, jest. I teraz robimy zasięg, jak tylko będziemy mieli... Nie zasięg, tylko obrażenia. To będzie... O, przechodzimy do kolejnej ery. Więc dalej zbieramy sobie na zasięg, ale mamy już troszeczkę lepszych ludzi. Tu widzicie, na przykład musimy łuczników odblokować. On tutaj, widzę, że wysyła całkiem sporo tych ludzi.
Dobra, ja sobie tu wyślę mojego jakiegoś chłopka, który dostał jedną strzałą w klatę. Oni są w stanie tu bardzo dużo robić. Ja na razie ich nie upgrade'uję, bo to wystarcza na spokojnie. Dopóki on nie przeniesie się do kolejnej ery, ja nie muszę wieżyczek ulepszać. Na razie jedyne, co muszę je tak naprawdę ulepszać, to realnie raz na jakiś czas kupić właśnie kogoś, kto ich tu lekko powstrzyma i ulepszać swoje wieżyczki. Teraz powinniśmy być w stanie już zaraz dostać na spokojnie. Patrzcie, on 64, 54, oni po 20 coś są w stanie zadawać. Co prawda tam jest kilku tych łuczników, to prawda, zgadzam się. Fajne jest to, że moi nie chodzą jakoś za szybko w tym przypadku. Dobra, jest, dobra, proszę bardzo. 3,5 tysiąca wydane. I teraz mamy już najlepsze wieżyczki, jakie możemy mieć w chwili obecnej. Więc nie musimy ich ulepszać. Teraz możemy ulepszać na przykład... To się nie opłaca. Anti-armor units. Na razie nie mamy tutaj żadnych takich jednostek, które by były problematyczne. Czy on przeszedł do kolejnej ery? Jeszcze nie, patrzcie. Troszkę go doganiamy powolutku. Powolutku, w swoim czasie, ale wszystko idzie. Więc to mi się bardzo podoba. Oni tutaj nie są większym zagrożeniem. Teraz naprawdę tylko rozplanować sobie wydatki. Nie musimy ładować tu już w nic, więc na chwilę obecną ulepszałbym wieżyczki. Wziąłbym wieżyczkę, wywalił, czy jest dużo ludzi? Nie ma jakoś wybitnie dużo, więc ulepszamy sobie, myślę, najniższą wieżyczkę. Sprzedamy ją za 1000, mamy opcję kupienia Bird Big 1.4. Myślę, że na ten Golden Eagle będzie zdecydowanie lepszy. Więc sprzedamy i proszę bardzo, i lecimy. No i one teraz powinny być w stanie na spokojnie zrobić. Możemy dokupić jeszcze kolejną wieżyczkę, tą za 7000. Co prawda tutaj, o... Zasięg jednak też troszeczkę ma znaczenia w tym przypadku. Bo jak zaczną mi strzelać, właśnie, o. Niby jedna strzała, ale za każdym razem trochę obijanie tej mojej wieży czy tego mojego zamku już nie będzie takie fajne. Dobra, na spokojnie na razie trzymamy. Strasznie ten zasięg, powiem wam. Chyba wymienię te wieżyczki. Bo ten zasięg tutaj jest strasznie upierdliwy. Dobra, wymieńmy jedną, tą na dole, na tą lepszą. Na dużego ptaka. O, duży ptak jest zdecydowanie w stanie robić więcej tutaj. Dobra, będziemy to wymieniać wszystko, bo to nie wyszło totalnie. Dobra, czekamy. Duże ptaki powinny być w stanie nam na razie... O! Nie, zaczął robić lepszych rycerzy, dobra. Już się martwiłem, mówię, kurde, przyszedł do kolejnej ery, ale nie. Jeszcze nie, dobra, duże ptaki tutaj robią bardzo się... O Jezus, sieczkę robią totalną. Totalną sieczkę. Jak te kule lecą po prostu, oni nie są w stanie nic zrobić. Oni nie są totalnie w stanie nic zrobić. Dobra, to wy się tu będziecie sami załatwiać o to wszystko. Perfekcyjnie. Dobra, ulepszamy sobie ostatnią wieżyczkę na dużego ptaka i potrzebujemy 7000 teraz. Ewentualnie mogę zacząć powoli iść sobie w infantry damage. Nie wiem, czy to, co słyszycie, to słyszycie to czasami, ale to jesteście wy, którzy kupujecie koszulki z newhorizonwear.com. Za co dziękuję wam bardzo serdecznie. Czasami muszę wyciszać telefon i zapominam, tak jak chociażby teraz, bo kupujecie ich kilka w trakcie nagrania, więc dziękuję z całego serca, że zaufaliście. Widziałem już masę komentarzy, że jesteście zadowoleni z tego tak naprawdę, z jakości, z tego, jak to wygląda, z samych wzorów. Wow, niezmiernie się cieszę. Jest coś, co stworzyłem, co rzeczywiście nosicie z przyjemnością. Liczę, że to się fajnie rozwinie, że i ja, i również wy będziecie zadowoleni. Ja będę w stanie dostarczać lepszej jakości, jeszcze lepszej jakości tak naprawdę, bo już jest bardzo ładna i dobra jakość. W ostatnim momencie nie dostała baza obrażeń. Na szczęście. Więc będę w stanie lepszej jeszcze jakości dostarczać wam ubrania, jeszcze lepszej jakości ubrania i wzory. O, bardziej w ten sposób. On się tutaj zaupgrade'ował do średniowiecza, tak mi się wydaje. Nie, to nie jest średniowiecze, bo już mają karabiny, więc... W sumie nie wiem, jak tą erę do końca nazwać. Nie jest to najważniejsze w chwili obecnej. Najważniejsze jest to, że zaraz przechodzimy do kolejnej ery. My przynajmniej, oni tutaj mogą na spokojnie powoli się bawić. My nie musimy na razie ulepszać totalnie nic. Siedzimy w miejscu, ulepszamy wieżyczki, żeby jak najszybciej z nich wypompować. O kurde, armata już idzie. Ale no te kule tutaj, o, te kule robią robotę, wam powiem. Jezu, jak one robią robotę. Jeszcze jeden albo dwóch przeciwników i powinniśmy być w stanie to zrobić. Czyli jak gracie, to powiem wam tak. Nie opłaca wam się ani trochę ładować pieniędzy w ulty. Po prostu w tej części nie jest to wybitnie opłacalne i przechodzimy do kolejnej ery. Tym razem jest to era łuczników, magów i innych stworów. Jak bardzo byśmy chcieli to sobie określić. Wyślemy sobie jednego łucznika, mimo że nie musimy. Usuniemy sobie tą wieżę i ta, która ma największy zasięg. Te mają największy zasięg. I no, ta za 3000 to jest piekło. Ta za 3000 to jest totalne piekło.
Więc ładujemy w to kasę. Robimy 3 i już jesteśmy na kolejnym. Proszę trochę, o, zagapiłem się. Ale dostał tu, 114 zadają. 126. Nice, dalej jesteśmy jedno w plecy. Jak widzicie, te zamki już się aż tak mocno nie różnią. Ale my dalej oszczędzamy, dalej robimy. Szkoda, że nie mam tutaj tych najsłabszych jednostek, powiedzmy. W sensie tych zwykłych, ale nie ma też co w nich ładować pieniędzy. Musiałem wydać 900, żeby odblokować ich. To nie jest żaden tak naprawdę biznes dla mnie. W chwili obecnej biznesem dla mnie jest uzbierać 7000, zrobić kolejną wieżyczkę i po prostu polecieć. Akurat na tym etapie tutaj mamy zasięgu tylko 20 metrów, czyli w miarę krótko, ale będziemy w stanie, myślę, tutaj zrobić całkiem niedługo więcej. Proszę bardzo, to działko. O, żebyśmy my przyjęli na klatę z tego działka, żeby nie było problemu. Nie ma tu się też coś z nimi bawić, on tu widzę jakieś działka też montuje. O, kawaleria zaczęła wychodzić, będzie dosyć ciekawie, muszę przyznać. Bierzemy, pyk, żeby tutaj to działko nie psuło nam po prostu krwi. Tutaj, to widzicie, oni tu już w ogóle nie strzelają, tu totalnie nie ma strzałów żadnych. Mamy też ulepszone to, moglibyśmy sobie ulepszyć łuczników, jakbyśmy chcieli. No jak mówię, na razie zbieramy na działko. Strasznie mało pieniędzy za nich dostajemy, po ile dostajemy? Po 160! To jest jakbyś mógł coś więcej wyrzucić, coś mocniejszego, na przykład, no nie wiem co on tam ma takiego najmocniejszego, ale wydaje mi się, że coś na poziomie gryfa, coś jeszcze mocniejszego. Te konie nie są najmocniejsze, no nie powiesz mi, że te konie są najmocniejsze. W sensie armata nie jest trzecia raczej, tak? Znaczy tak stawiam, że pewnie tak jest, takie nieszczęście moje. Ale teraz zaczynają jakieś obrażenia większe robić przynajmniej. Dobra, czekamy. koń się zepsuł na 3 wieżyczki. Konie nie są w stanie ogarnąć tego, co się tutaj dzieje. Powoli lecimy, tu mamy strzały, nie musimy ich używać. Myślę, że on na spokojnie będzie znowu przed nami, jeśli chodzi o użycie. Ja teraz podstawowe jednostki. Też zapytacie pewnie, dlaczego moją taktyką nie jest wyrzucanie tych najlepszych jednostek na 400. Bo tak naprawdę mi się to nie opłaca. W sensie ani trochę mi się to nie opłaca, biorąc pod uwagę koszt, bo nie 125, a 400. Jasne, mają więcej zdrowia, ale będą ich tu bardziej trzymać. A ja chcę ich bardziej trzymać pod swoimi... O, przeszedł do kolejnej, już mamy żołnierzy. Widzicie to, kurde. Mamy żołnierzy. Sprawda, żołnierze tutaj się psują, ale... Dobra, i możemy kupić... A nie, to nie musimy jeszcze kupować nic. Możemy przejść do kolejnej strefy. Tylko ci karabiniarze to będą tu... kupuj! O Jezus! Żeby ci karabiniarze mi to nie napsuli trochę, bo oni zaczną strzelać wcześniej. Oni zadają mało obrażeń, ale oni będą strzelać cały czas. Czyli znowu jest 2 przede mną. Musimy znowu nadrobić to. No spokojnie. Pyk. Kule tutaj... Kule dalej dają robotę. On ulepszył jedno na jakiegoś minigana. To myślę nie jest większy problem. Nie pamiętam, czy w drugiej części, tak samo jak w pierwszej, na sam koniec jest jakiś taki badass, taki totalny rozwalacz umysłów, tak jak tam za 150 tysięcy. Ciekaw jestem tego wszystkiego. Jak widzicie tutaj on... Mimo, że jesteśmy 2 ery, strzela do niego z łuku, to i tak jest w stanie mu całkiem sporo zrobić realnie. Wyślijmy jednego maga, nie pamiętam co mag robił. Ale myślę, że mag nawet nie jest tutaj potrzebny w chwili obecnej. O! O, granadiera jakiegoś rzucił. I patrzcie, mój mag zadaje więcej obrażeń, a nawet nie mam ich ulepszonych tak naprawdę. Więc to jest trochę... O Jezu, zapominam, że oni przecież mogą rzucać teraz już. To będzie problematyczne trochę. Musimy przejść do kolejnej... aha, dobra. Jezus, się wystraszyłem. Mówię, dlaczego jakiś ten leci? Mówię, przecież nie mógł kupić jeszcze jakiegoś helikoptera czy coś. On znowu zginął. Ja potrzebuję jeszcze zabić kilku, żeby przejść do kolejnej ery i będę zadowolony. Dobra, mają karabiniarzy. Karabiniarze będą nas też trzymać całkiem. Więc musimy ich pilnować tutaj. Nice, dobra, kolejny 2000, jeszcze trochę, kurde. Strasznie mało dostajemy tego expa, mam wrażenie. W sensie, no na pewno exp jest proporcjonalny do poziomu trudności. Nasz poziom trudności to normalny, więc dostajemy tam o ileś pewnie pomniejszony. Dobra, jest kolejny. Jest czołg! Za czołg powinniśmy już dostać większą ilość expa. Obawiam się niestety, że z czołgami będziemy mieli trochę większy problem i będzie nam ciężko ich przytrzymać. Tu już muszę stworzyć coś troszeczkę lepszego, żeby ich dłużej przytrzymało. Dobra, kolejna era. Jest, dobra. Jesteśmy w stanie ich powstrzymać. Bardzo ładnie. Mamy trochę pieniędzy. To nie jest jakoś wybitnie dużo. Za ile jest teraz najlepsze działko? 20 metrów, 3,5 tysiąca. Nie stać nas. Wysyłamy... O Jezus, czołg tutaj musi... Spokojnie, spokojnie. Spokojnie, bo wy tu się rozstrzeliwujecie za bardzo. Małe działo, duże działo. No, duże działo jest sensowniejsze. Troszkę wolniej strzela, ale na spokojnie. Dobra. Robimy w ten sposób. 90 jest w stanie mu zadać tak naprawdę. To całkiem nieźle. I działo już ma troszkę większy zasięg.
i działo już jest w stanie realnie to powstrzymywać wszystko. I znowu musimy czekać na kolejny upgrade. On, dalej baza wojskowa, jakieś wyrzutnie, w ogóle co on tam robi totalnie. Ja aż do samego ostatniego momentu nie muszę w nic inwestować, ja tylko inwestuję sobie w działka i nie muszę nic więcej robić. I jestem tak naprawdę zadowolony. Bez żadnych granatów mi tu bym prosił, byłbym bardzo wdzięczny. Dobra, rozwalamy kolejne działko i kupujemy duże działko. Proszę bardzo. No musisz trochę bliżej podejść. Czasem żałuję, że nie mogę im ustawić limitu, dokąd powinni dochodzić. Na przykład dochodź tylko do tego momentu, albo do tamtego momentu. To byłoby zdecydowanie łatwiejsze. Kolejni jadą, kolejne czołgi, my tu nie ładujemy. Wydaje mi się, że na początku strasznie spaliłem z tymi ultami. Używałem ich strasznie, żeby właśnie zapchać to wszystko. Strzelił nas raz, ale to żaden problem. Zaraz sobie ulepszamy kolejne wieżyczki. To sprzedajemy, ulepszamy na tego, to sprzedajemy. I możemy, a możemy jeden mniejszy zamontować, czemu nie, w sensie to nie będzie problem, bo i tak jesteśmy w stanie ich sprzątnąć w moment. Dobrze. Teraz czas powoli, myślę, iść w ofensywę, żeby troszeczkę naszą piechotę ulepszać. Proszę bardzo, minimalnie. Pyk. No, proszę tu nie strzelać w nas. Właśnie, czy... O! O, on już doszedł do robotów. O, ho, ho! Dobra, to będzie ciekawe dopiero. O, roboty już są szybsze, więc trzeba będzie szybciej tutaj pilnować tego wszystkiego. Ale również dzięki temu powinniśmy być w stanie dostawać w miarę jakby... O! Aaa, czyli że pokonujemy roboty. Dobra, achievement. On za nie powinniśmy dostawać trochę więcej expa. Co prawda one będą tu się pewnie kolejkowały dosyć dłużej. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. W sensie, jak one długo biją się w ogóle z tym moim? On idzie tylko typowo w jednostki. A nie w tego. Ile dostajemy? Tak średnio. Powiem wam szczerze, że mam wrażenie, że nieważne, czy bijemy się z przeciwnikiem właśnie jako cyborgiem, jakimś takim nowoczesnym, czy bijemy się z czymkolwiek innym, to mam wrażenie, że tyle samo expa dostajemy. Dalej jesteśmy dwie ery, no w sumie dwie ery w plecy. Ten tu strzela z jakichś pistolecików. Nie jesteśmy zbyt wiele w stanie mu zrobić. Poczekajmy, poczekajmy, jeszcze nie musimy nic zrobić. Nie wiem, na jaki on zasięg zaczyna strzelać. Wydaje mi się, że to już jest ostatnia... O, dobra. Tu, za tym kamieniem zaczyna strzelać. Trzeba już o tym pamiętać. Wy dwójkę się wysypali po prostu w moment. Nie musiałem nic robić. Dobra, jeszcze sprawdzę. Upewnię się. Tak, wieże mamy wszystkie. Musimy stworzyć ludzika, żeby zaczął strzelać w niego. Bardzo ładnie laser idzie. To mi się nie podoba, bo muszę wysypać kogoś nowego. Powiem wam, że to jest do ugrania, myślę. O, już lepsze roboty idą jakieś. Tu zbieramy 4800. Musimy powoli iść. W sensie, po tym już nie ma już raczej nic, nie? Zobaczmy, jak nasze działka. W sensie to strzela i zacznie raczej strzelać tuż przed. Tak, zacznie strzelać. Nie jest tak źle, szczerze mówiąc. Spodziewałem się czegoś gorszego. Nasze działka są w stanie na razie na spokojnie sobie z tym poradzić, więc myślę, że w kolejnej erze też możemy się na razie powstrzymać. Możemy sobie ulepszać naszą piechotę, którą moglibyśmy dać im większy armor, proszę bardzo, 3,5 tysiąca, żeby byli w stanie dłużej wytrzymywać. I to będzie całkiem spoko. I są w stanie wytrzymać wiele więcej. Dobra, ulepszamy na razie nasze infantry, czyli naszą piechotę, która na razie sobie chodzi. Nie wiem też, jak to traktować jako kawalerię, czy jak w ogóle nie mamy też żadnych ulepszeń, jeśli chodzi o czołgi, które są dopiero dalej. Anti-armor units i tak dalej. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Dobra, proszę bardzo. 4200, dobra, przenosimy się do kolejnej ery. Już mamy trochę uzbierane w niej nawet. Chwila, bo ja muszę ludzi kupować. Zapominam. O kurde, to nasz tak ładnie postrzelał? Patrzcie, strzelają się praktycznie na tym samym poziomie. Praktycznie tyle samo są w stanie sobie zadać. Bardzo, ale to bardzo ładnie. Dobra, wyrzucę z trzech naszych, bo chcę mieć czas na zrobienie wieżyczek. Sprzedamy to i Rocket Launcher, który ma 25, ten ma najwięcej zasięgu. Zasięg jest dosyć ważny. Dobra, spróbujemy jednego tego. Spróbujemy jednego tego. I spróbujemy jednego tego na środku. I to też sprzedamy i damy ten najlepszy. Jakby już tak mieli typowo podejść pod bazę. Zobaczcie, jaki opór oni są w stanie zrobić im tak naprawdę tutaj. Nice. No tutaj te wieżyczki, w zależności która. Ale zobaczcie, ile on ma zdrowia. On jest w stanie się z cyborgiem strzelać na bieżąco. Oni nic nie inwestują w inne rzeczy. Musimy poczekać jeszcze na upgrade. Ale on jak tu przejdzie, to myślę, że karabinki go ściągną bez żadnego problemu. Ten już za 200 dostał na samym starcie. No, karabinek cały czas, może nie jakoś wybitnie dużo, ale cały czas tłucze. Potrzebujemy jeszcze zwiększyć obrażenia naszej piechocie.
żebyśmy byli w stanie zrobić. Co prawda to jest piechota, on ma karabin, ale dalej jest traktowany jako piechota, więc nie ma się co martwić. Zobaczcie, jak on ładnie. Ten go strzela po 6, a ten go strzela po 40. I tu jest właśnie różnica podstawowa. Dobra, kupimy sobie support range, że teraz powinniśmy być w stanie wysłać dwóch ludzi i jednego łucznika i on chyba powinien być w stanie strzelać za nimi. Tak, i on teraz jest w stanie strzelać już. I zobaczcie, to jest ten moment, kiedy już zaczyna się to wszystko obracać na naszą korzyść, kiedy my zaczynamy już sobie robić na spokojnie i działać. Tamto działko cały czas strzela i cały czas wspiera. Możemy już dalej od bazy trzymać tak naprawdę całość. Perfekcyjnie, jest idealnie. Dobra, robimy to i robimy jednego strzelacza i nie musimy nic robić więcej tak naprawdę. Mamy 4700, to możemy sobie ulepszyć jeszcze bardziej zasięg. Proszę bardzo, możemy się postrzelać i jeszcze trochę i będziemy w stanie przejść do tej ery chyba co on jest, chociaż nie pamiętam czy po tej erze już, bo tu już dostajemy bardzo znacząco expa. Nie wiem czemu, ale tak już dostajemy. Dobra, proszę bardzo, one tu leżą. Jesteśmy na tej samej, na tej samej, tak! I nie ma już kolejnej, teraz możemy zużywać, zobaczcie, możemy sobie załadować pasek z tego co widzę i to zrobić. Dobra, czyli te roboty są najsłabsze, ale są w stanie po 120 siekać. I jest coś do odblokowania najlepszego. Za 5000 power coil. O, możemy zrobić jakby boga, powiedzmy, za 5000. Dobra, na razie nie musimy tego robić. Na razie upgrade'ujmy sobie resztę rzeczy. Musimy też zaupgrade'ować powoli nasz system samoobrony, jeśli chodzi o rakiety i inne rzeczy. Co prawda to sobie tu daje radę na spokojnie i nawet nie widzę sensu. W sumie to nie musimy nawet chyba w to inwestować, bo to jest w stanie sobie radzić, jakby nic nie muszę robić. Totalnie nic. On jeszcze nie jest w stanie zrobić nam tego najlepszego, w sensie wysłać na nas. Tutaj nawet nie wysyłaliśmy czołgu, więc armored units. Nie wiem, czy to się też traktuje. W sensie to jest tanie, więc kupię po jednym poziomie. I tu nie wiem, czy jest sens w cokolwiek więcej ładować. Teraz ładujemy pieniądze w, oczywiście, w to, żeby kupić tych za 5000. Oni kosztują 10000, więc również chwilę trzeba będzie pozbierać na to. Na razie nie musimy używać też ulta, bo na razie sobie na spokojnie radzimy. Wyślemy sobie jakąś jedną tu osobę, żeby nas pilnowała. Jednego cyborga. Okej, czyli to są ci. To są ci z tymi miniganami, ci drudzy. To są ci karabiniarze, a ci są za 800. To my z nich dostajemy aż takie duże pieniądze? Dobra, odblokowujemy tego boga. Nie możemy go zrobić. Ile on ma w ogóle zdrowia? Muszę sobie kogoś wysłać, sobie przeczytam teraz. Czyli te podstawowe zadają 60, on zadaje 600 do 1400 i ma 16,5 tysiąca zdrowia. Jak wyślemy jego i zanim wyślemy sobie jakiegoś takiego na przykład, co ma 800 zdrowia i zanim strzelacza, czy tam łucznika, czy nie wiem jak go nazwać, to jesteśmy w stanie bardzo dużo zdziałać tak naprawdę w chwili obecnej. Dobra, na razie tylko czekamy, musimy uzbierać 10 tysięcy. Myślę, że żeby to teraz popchnąć ładnie i żeby to już ugrać tak na raz, musimy mieć z 15-20 tysięcy, żeby móc to ładnie zrobić. I wtedy sobie na spokojnie wysyłamy, rozwalamy i tu nawet nie musimy nic za bardzo z tych wieżyczek naprawiać, polepszać. Tu są na razie same wolne jednostki. Najgorszy to jest ten pajęczarz, który jest tam z tyłu, ale on myślę, że nie jest w stanie nam aż tak dużo zrobić. No właśnie, bo jak jest za jakąś jednostką, tak jak tu, to rakiety strzelające w tego pierwszego i tak trafiają w tego drugiego i to nie jest żaden problem. O, i pyk, i do widzenia. 8700, bardzo dobrze. Przypominam, że mamy prawie dwa ulty. W sumie to mamy dwa ulty załadowane. Już się trzeci ładuje. Więc jak będziemy na niego szli, to możemy wszystko naraz tak naprawdę popchnąć. Puścić na jedną kartę. 10 tysięcy przebite, moi drodzy, 10 tysięcy przebite. Idą trzy pająki. Co prawda puszczę tylko te słabe jednostki. Ja tu trochę puszczę coś, żeby ich tu trzymało. Kurde, no nie no, on sam jest w stanie ich trzymać. Zobaczcie jaka miazga, 12,5 tysiąca. I on sam na nich leci. Patrzcie jaka różnica obrażeń. 189. On sam ich chciał, on jest podstawową jednostką, a oni nie są podstawową jednostką. Sam jeden. Jak wypuścimy tego za 10 tysięcy, to ja wam powiem, że to będzie miazga, naprawdę. Najpierw wypuszczę tego za 800, żeby szedł i prowadził jakby wszystko, żeby on na siebie przyjmował obrażenia, bo on ma najwięcej zdrowia, 1350, więc wyślemy jego. Chociaż te mają 1000, więc mógłbym dwa te pierwsze wysłać, ale one są za szybkie. One nie będą tak dobrze działać, mi się wydaje. Dobra, jeszcze myślę, że ta strefa, która tutaj idzie i możemy cisnąć tak naprawdę do przodu. Małe obrażenia, tu już rakiety lecą. Pyk, rakiety, proszę bardzo, 15 tysięcy. I teraz tak, żeby nie było za szybko. Ile ten ma zdrowia? 700. To ten ma dwa razy tyle, więc tworzymy sobie jednego takiego. Tworzymy sobie tego boga. Tworzymy sobie znowu takiego. Tworzymy sobie dwóch łuczników.
I teraz lecimy już z natarciem. Lecimy już sobie powoli z natarciem. Damn, that's big! O tak! Dobra, tu nie ma za bardzo z czym się bić, ale wyślemy sobie promień, żeby tu promień nam trochę oczyścił drogę, idealnie coś wyrzucił w tym momencie. Proszę bardzo, lecimy. Już zbieramy sobie na kolejnego w międzyczasie, żeby móc go wysłać. Oni się tu strzelają na spokojnie. Dobra, a, czyli muszę poczekać, jakiś tutaj jest, jest jakaś różnica. On tu jest w stanie na hita ich ściągać. On bije dwóch naraz! On ściąga ich praktycznie na... O! To jest ostre, to jest ostre. I tamten też z tyłu może strzelać. Trochę przeliczyłem się, może strzelać tylko przez dwóch. Holy shit! Nice! Robimy kolejnego. Zanim robimy znowu tego i znowu strzelacza. I on już zadaje obrażenia bazie. Zobaczcie, zobaczcie. Leci! Leci po prostu perfekcyjnie! Nice! I mimo, że on ma nowoczesne działka, to one nie są w stanie zbyt wiele zrobić, bo ich nie ulepszał. Nie robił obrażeń. Już ma pół zdrowia na tej bazie. A patrzcie, co tu idzie! Perfekcja! Dobra, dopiero go pokonali tak naprawdę. Pokonali pierwszą moją turę. Pierwszą turę totalnie. O nie, nie stworzyłem tego jeszcze, żeby przyjął na klatę obrażenia. Dobra, on tu akurat niewiele mu zrobi to wszystko, on se sam ich zestrzeli na moment. Szkoda, że ten szybciej nie podszedł, kurczę. Szkoda. 3600 mamy tylko. O, tu idealnie, dwóch naraz sprzątnął. Tu wyjdzie kolejny. Ci bardzo fajnie, bo strzelają przez niego. I jeszcze są w stanie zadawać obrażenia. A tu już, jak podejdzie, dziękuję serdecznie, to jest zrobione, perfekcyjnie. Nice! Ain't nothing to it. Proszę bardzo, wygrana. Idealnie udało się pokonać gierkę na poziomie trudności normalnym. Bardzo, ale to bardzo, bardzo fajnie. Długa rozgrywka, ale bardzo, bardzo przyjemna. Cały czas byliśmy w tyle, calutki czas, dwie ery w plecy. A na sam koniec, proszę bardzo, wystarczyło tylko trochę i byliśmy w stanie zrobić bardzo, ale to bardzo, bardzo dużo. Piszcie pomysły na swoje gierki, w które graliście, oczywiście będąc w szkole, czy to w domu, przeglądarkowe, nieprzeglądarkowe, nieważne. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Przypominam, że jeśli chcecie kupić super koszulkę albo bluzę na newhorizonwear.com, są oczywiście dostępne. Łapka w górę i subskrypcja na tym kanale. Bardzo, ale to bardzo mile widziana, żebyście widzieli oczywiście te filmy na bieżąco. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w kolejnych filmach. No i cóż, cześć!